Siemanko, w kolejnym odcinku. Siemanko. Pewnie zastanawiacie się, co my tu będziemy robili. Co to za kartony. Ale możecie już się pewnie domyśleć, widząc te mozdrzeźwiowe słupki. Będziemy dzisiaj ogradzali belę. Z powodu wiadomego, przez nasze kochane kotki są bele drapane. No i tu już jest zwolnięta. Podrapana? No zobacz. O, widzicie. Tu jest dziura. No dzień dobry. Postawiliśmy belę, nie te, bo te były później robione. Postawiliśmy oczywiście koty na drugi dzień. Znaczy nie wiem, czy nie na ten sam nawet dzień. Się wpierdzieliły. Tak jak tu może to słabo widać, a w sumie nie wiem, na kamerce. Ale dziurę widać, nie? Jest na wylot i to jeszcze... wszystko będzie pleśniało. Na bieżąco zaklejaliśmy, ale nie będziemy przecież codziennie latać. Zaklejać, a później to będzie pleśniało, bo ta taśma też może odejść. No i dlatego stwierdziliśmy, że będziemy po prostu oklejać, ogrodzimy siatką, damy słupki takie, te grubsze na rogach, cięższe gdzieś tam dalej. Mamy 100 metrów siatki, siatki mamy leśnej, oczka. Czekaj, to może łatwiej będzie otworzyć. Może i tak. A nie wiem, czy ona tu nie będzie otwierana. Od początku tutaj. Siatka leśna, oczka. Kurczę, muszę zaraz zobaczyć, bo już nie pamiętam. Chyba na 1,40 m oczka dziesiątki wysokości, a szerokości chyba 30 cm. A wyżej już chyba są 15. Kilka oczek i na końcu 20. Co więcej, 1,80 m wysokości. Firma Jan, wyroby z drutu, systemy ogrodzeniowe ZPH Jan. 300 za takie dwie siatki, plus jeszcze tutaj chyba 80 metrów drutu podobno ma być. Nie wiem, czy jest, czy nie ma go. O, tak. Tak to właśnie wygląda z takiej siateczki. Jest. Masz. Co mam? 30 cm jest. Właśnie. 10. Co 30 cm jest przęsło na szerokości. 5, tak? 5 jest. 5 oczek jest po 10 cm i 6 jest po 15 i 2 na końcu są po 20 cm wysokości. No i taka to siateczka. Ogrodzimy będzie to na kilka lat. Spokój, a nie wszystkie bele od miedzy porwane przez koty. W tym roku wywieźliśmy ponad 60 sztuk zepsutych. Tak. Wszystko było pokropkowane przez koty. Wszystko było przez koty. Już nam nie chciało się przebierać, bo już dźwigać się tym chciało. To się wywodziło. No to jest nawet widać, jak one. No te to akurat... To też były podarte. Też były podarte przez koty. Wszystkie od miedzy praktycznie. No ale cóż. Szkoda kotów, no i później tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy 330 bel teraz ustawione. Tak jak widzicie te niebieskie, to po lewej stronie jest 80 chyba 4 sztuki niecięte, a reszta są pocięte ponad 200, chyba 250, coś koło tego. 10 czerwiec i już mamy ile? Już mamy koło 900 bel zrobionych, nie? Prawie 900 bel zrobiłem, w tym 200, te nasze 40 około pociętych, reszta niecięte. Arek już owinął 760 bel w tym roku. A Paweł zwiózł prawie to wszystko, bo sąsiad akurat tam u siebie część pozwoził sam. No i tak to wygląda. Tylko jeden sąsiad zwoził, no bo ma która. Paliwa? Starczy. Witam wszystkich serdecznie. Szwagier przyniósł wykaszarkę. Taka wykaszarka nag, bo nasza sztylowska już po 15 latach odmówiła posłuszeństwa. To kiedyś kupiłem taką i się wykosi. Musimy wykosić tutaj te pokrzywy, tą trawę, żeby po prostu słupki powbijać i było lepiej. I mamy jeszcze plan tą siatkę później podłączyć do pastucha, żeby nic tu się nie wpakowało, krowy nawet czy cokolwiek, no bo wiadomo jak to jest. I żeby koty jak, po siatce nie chciały się wspinać. Bo tak to po siatce by się wspięły. A tak dostanie raz prądem i już więcej nie przyjdzie. Mamy izolatorki 100 sztuk i mamy jeszcze do izolatorków takie fajne urządzonko, znaczy to urządzonko. Urządzonko, no. Taki trzymak. Weź go rozpakuj też, bo ja jedną ręką trzymam kamerkę. To... Tak, do kręcania. Tutaj wkładamy izolator tą stroną do krętarki i się wkręca elegancko, szybko.
Tylko trzeba będzie wkrętarkę przynieść, ale to zaraz. Nie wiem, po 4 izolatory albo po 3 się da na jeden słupek, żeby to dobrze trzymało. Chyba po 4, tak co 45 cm wyjdzie. Nie, no, trochę więcej to będzie. No. Dobra, działamy. Mamy trochę do ogrodzenia, 100 metrów siatki, także na razie na te bele starczy. A później będziemy kombinowali najwyżej. Także do roboty. Jak, Arek, myślisz, że coś z tego będzie? Będzie, tylko prądu brakuje. Tak jest, prądu brakuje. Ja teraz nagrywam telefonem, bo kamerka mi się rozładowała i się nie udało nagrać. Ale myślę, że nie będzie źle. I właśnie zostało jeszcze nam do zrobienia, czy do wbicia, tak jak tutaj, kołki plastikowe, żeby na jakiejś wysokości, tak nie wiem, tu jest około 8 cm, miejscami troszkę niżej, żeby po prostu ta siatka nie dotykała ziemi. Wiadomo, gdzieś tam miejscami trochę trawy dotknie, ale żeby ogólnie nie dotykało, a było dosyć nisko, się nie zawijała, dlatego są powbijane. Widzicie, tak jak tutaj. Krowy już sobie czekają. Tutaj są wszystkie bele już przywiezione. Te, co mieliśmy do zwiezienia. Niektóre są tak jak tutaj, trzy rzędy do góry, bo są lżejsze. To będą rajołówek, bo są suchsze. No, troszkę wieje, może będzie przez to słabiej mnie słychać. Ale postaram się jakoś ten wiatr zasłonić. Tak to wygląda. 550 bel ogrodzonych będzie, bo koty cały czas dają. Idę się schowam gdzieś zaraz, żeby nie wiało, ale to z tej strony wieje, to tutaj się nie schowam. I widzicie, mamy zużyte gdzieś około 115 metrów siatki. Zostało nam jeszcze prawie dwie rolki, około gdzieś 80 metrów. Chcemy ogrodzić aż do przyczepy i tak prawie na szerokość jak jest. Z tej strony pójdzie przy miedzy, a z drugiej strony będzie trochę węziej, bo tu musi być wjazd później i wyjazd, żeby kukurydzę wozić, no i zboże, wjechać sadowy i takie tam różne. Mniej więcej będzie tak jak ta bela gdzieś i tak te przyczepy. Siatki powinno starczyć, a nawet zostać. Kiedyś może się ogrodzi jakoś to inaczej, żeby nie było problemu z wybieraniem bel, bo trzeba będzie to rozgrodzić później jakoś. Ale to co za problem. Lepiej, żeby koty tego nie porwały, tych bel. A troszkę można się pomęczyć zawsze z tym otwieraniem tego. Aczkolwiek jak już to się zakisi i będzie się brało te bele na bieżąco, to już pół biedy. Najgorzej jak teraz. O, tutaj nie wieje. Także tak to wygląda. Jeszcze tylko na górze jakieś te zasieki, nie? I można więźniów trzymać. No i tak to wygląda. Tutaj, gdzie te trzy bele i do tego rzędu, do niebieskich belek, to są od tego miejsca w tą stronę wszystkie dla jałówek i na dokarmienie, a te są przeznaczone krowom, bo są cięte do paszowozu, no i są zieleńsze. Zresztą widać po belach, że troszkę przysiadły teraz. Tak to wygląda. Koszt takiej siateczki 300 zł za 100 metrów. A mamy 200 metrów. Szwagier! Co ty tam robisz? Kosze. Kosi. Tym. Szwagier pogromca pokrzy. Tak, boję się, że go pokrywy. Pokrzywy pogryzą. Ale płamu. To szwagier, widzisz. Zwykle wszystko zepsuje. Czemu on wbija, później zakłada? Czy on tylko wbija i stawia? A ja nie wiem, co on kombinuje ty. W każdym bądź razie... Widzicie, trochę placu jest ogrodzonego. Jeszcze tutaj zostawione miejsce na drugi pokos z tego samego pola, co te belki są tutaj. Też krową najwyżej będą. Tak to wygląda. Wykoszone naokoło, opryskane środkiem jakimś tam dobrym. Jakim na porost? Na porost? Nie, na, to, na dojrzewanie, żeby szybciej dojrzewała. Żeby sucha się zrobiła szybko. Nie, po prostu odżywko pryskałem dzisiaj. No właśnie. Jeszcze zaraz podłączymy. Patrz, Chester nie może wejść. Chester! No, skończyło się.
Tester, ty wiesz, jeszcze jakbyś tu kotów pilnował, żeby nie wchodziły, to byłoby elegancko. Bo było ogrodzone z tej strony, z tamtej nie, bo nie było czasu. To z tamtej strony koty były oczywiście. No wchodź, wchodź, Chester, chodź. No co? No, Chester. Także tu się dostawi belki, bo niedługo drugi pokos będziemy zaczynali u siebie, a już sąsiedzi dzwonili, że będą kosić i dzisiaj mają kosić jutro drugi pokos, więc mało czasu na szykowanie sprzętu do żniw i ogarnianie wszystkiego, ogarnięcie. Nie, szwagier? Nie. Skóry głównie chce? Pyskał. Także ogrodzimy, znaczy te słupki jeszcze tutaj do końca ogarniemy, podłączymy prąd, no i będziemy testować. Szwagier mówi, że będzie główny tester, nie? Skrzynkę wódki. Ze skrzynkę wódki podepniemy go do siatki. Na dzień czasu, na całą dobę. Ale oczywiście nie, bez procentów. Nie, no śmiechem, żartem sobie jakoś to... Trzeba będzie patrzeć, czy tu wchodzą koty, czy nie. Myślę, że wszystkie bele są sprawdzone, może gdzieś tam przeoczone, ale i na górze chodziły, i na dole drapały. Także wszędzie były, może to pomoże. Jak będą wchodziły, to się ogrodzi jeszcze siatką od samego dołu wtedy, to co się bele owija w prasie. I tak to wygląda. Może ktoś chce kupić tu radę MTZ-a. Sami spawaliśmy kiedyś, no i teraz odpięty i stoi. Tak to wygląda. Jakieś przebicia pewnie będą, ale to ten pastuch da radę. Chyba. Albo ten, mam pomysł. Przyjedzie Poncjusz. Powiemy, żeby poszedł coś tam przyniósł, nie? A prąd będzie podłączony. Jest plan. Go walnie. Szwagier, przestań. Idź ty, szwagier. Także ten pierwszy pokos już zakończony większą ilością bel niż w zeszłym roku. No prawie. W zeszłym roku prawie 3000 zrobiłem, a teraz zrobiłem tylko 2000. Sprasowałem. No i owiniętych też prawie tyle samo. Mniej więcej. W sumie może nawet troszkę więcej. A może i porównywalnie. Ale co nic, dobra, ogarniamy to, idziemy podłączać pastuch i zaraz będziemy sprawdzać, czy tu prąd dochodzi i czy nie ma gdzieś przebić. Wyżej się jeszcze gdzieś podobija kołki, a z czasem się dobuduje resztę ogrodzenia, tam jeszcze niżej, na resztę belek. Tak to wygląda. Chyba to pomoże, co? Przed kotami, bo to już jest masakra, już kilka razy kleiliśmy te bele, bo gdzieś podrapane, a się zapomni, zostawi, się nie sprawdzi, a później zgnita i przebierać. Czyste niebo, a w nocy wywaliło 30 ponad litrów wody. Dobra, idziemy tam działać. No, panie majster, i to działa, czy nie działa? Słabo bije, musisz w jakieś miejsce inne. Słyszycie, nie? Może wiatr przeszkadza trochę. Ty, ja się zgrilo. Wali konkretnie, także myślę, że kot się zastanowi trzy razy, zanim wejdzie, jak zostanie pierwszy raz. No i to tyle, tak to wygląda. Także będziemy się z wami żegnali i liczymy na wasze subskrypcje, lajki i te ostatnie komentarze. No także Chester, nie podchodź, bo cię walnie. O, Chester. Nie. Chester. Dobra. To na razie to tyle. Zobaczymy, jak to będzie spróbowało się z kotami. No i innymi zwierzętami też. Chester!
Nie podchodź. Zostaw. Trzymajcie się i na razie. Do następnego. Cześć.